czytelnia Radia RSC na wakacjach. Czyli czytelnia pod gruszą. Tylko pozytywne emocje. Książki pełne humoru, sprawdzone bestsellery i nowości wydawnicze. Zapraszam, Karolina Bastkolasa. Od samego początku sezonu wakacyjno-urlopowego miałam nadzieję, że w czytelni pod gruszą pojawi się książka, dzięki której będzie można się porządnie odśmiać. Niestety, tak ogólnie, kondycja całej gałęzi literatury, którą można wspólnie zebrać pod nazwą satyryczna, nie wydaje się być najlepsza. No skoro na księgarnianych półkach pojawiają się same nabzdyczone tytuły, same fabuły tak poważne jak listopadowa deszczowa noc, to czego się spodziewać? Można powiedzieć, wspominając genialnego satyryka Andrzeja Poniedzielskiego, że mamy w Polsce taki niezbyt rozbryzgany optymizm. I to przekłada się na literaturę. Otóż, szanowni słuchacze, nie tym razem. Dziś mam dla Was niemal 500 stron uczciwego, fantastycznego humoru o bardzo polskim zabarwieniu. Zamknięte w książce pod tytułem Pol Trek w imieniu Rzeczpospolitej, którą popełniła fantastyczna Luiza Dobrzyńska, a książka ukazała się nakładem wydawnictwa Odesfa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Luiza Dobrzyńska, jestem autorką książki Pol Trek w imieniu Rzeczypospolitej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia RSC. Słowo wstępne. Luiza to autorka niezwykle osobliwa. Po pierwsze, mam wrażenie, że jest bardziej popularna za granicą niż w kraju, bo właśnie poza Polską wydaje większość swoich książek. Na szczęście dla nas nie wszystkie. Po drugie, jest kobietą, która nie boi się sięgać po gatunki przyporządkowane zwyczajowo do tak zwanego męskiego pióra. Mam na myśli oczywiście science fiction. Przecież kobiety nie piszą SF. Ale śpieszą mi to jak najbardziej. Chociaż często robią to pod pseudonimem, na przykład jak DC Fontana, autorka wielu scenariuszy do Star Treka i kilku powieści, o której dopiero względnie niedawno ludzie się dowiedzieli, że jest kobietą. Albo Anki Jemisin, laureatka wielu nagród, no nie wspominając o J.K. Rowling. Po prostu starają się kobiety przybierać właśnie takie pseudonimy unisex. Żeby nie do końca było wiadomo, ponieważ wielu ludzi jest po prostu uprzedzonych do kobiecego pisarstwa w dziedzinie science fiction. Trzeba Wam wiedzieć, że tym łatwiej nam, czytelnikom, książkę się czyta, im trudniej im, pisarzom, się ją pisze. Natomiast pisanie satyry, takiej satyry z najwyższej półki, jest zwyczajnie bardzo trudnym zadaniem. Szczególnie dziś, kiedy rzadko nam jest do śmiechu. My po prostu nie potrafimy się śmiać. Myślę, że najlepiej do tego podszedł Andrzej Waligórski w jednym ze swoich wierszy. W tym wierszu pada zdanie: nie śmiej się, bo rząd, bo kościół, sekretariat, każdy, który się śmieje, to wróg albo wariat. I coś w tym jest. Oczywiście należy oddzielić satyrę jako taką od takiego chamskiego żartu, można powiedzieć, na najniższym poziomie, który teraz nieraz jest prezentowany w telewizji. W książkach, które mają śmieszyć, należy przestrzegać przede wszystkim zasady, że to ma być śmieszne, ale ma nie być chamskie. Autorka znajduje dowcip dla każdego porówno. I dla mechanika, i dla mieszkańca Podhala, dla kucharza, dla ładnej babeczki. Nie odpuszcza nikomu i niczemu, nawet popularnemu producentowi żarówek. Ciekawiło mnie, czy podczas pisania Luiza śmiała się z własnych dowcipów. To jak pisarz coś pisze, to wtedy przeżywa to razem ze swoimi bohaterami. Natomiast nie śmiałam się. Zastanawiałam się raczej, z czego będą się śmieli ludzie, ponieważ to do czytelnika muszę dotrzeć, a nie do siebie. Ja mam dość pokręcone poczucie humoru. Staram się ludzi rozbawić. Ta książka tak naprawdę powstała głównie po to, żeby się pośmiali. Żeby przestali patrzeć na wszystko tak strasznie poważnie i ponuro. Ze śmiechem u nas nie jest tak dobrze. Czas przejść do fabuły. Pol Trek. Tu podobieństwo do nazwy popularnego serialu Star Trek nie jest absolutnie przypadkiem. To najpiękniejsza w swojej typowości space opera. Wyjaśnijmy zatem tylko, jak to się stało, że w 2315 roku Polska skonstruowała swój pierwszy statek kosmiczny.
Pewien wysoko postawiony polityk, wiedziony szczątkowym poczuciem obowiązku, po suto zakrapianym bankiecie zamiast do domu pojechał do kancelarii Rady Państwa i zaczął stemplować zaległe papiery. Choć alkohol tak szumiał mu w głowie, że nie wiedział nawet, co właściwie zatwierdza, później w większości zaakceptowano jego podjęte ad hoc decyzje. Między innymi przyłożył pieczątkę na akcie, który pozwalał rozpocząć budowę statku, a z tego skwapliwie skorzystali wojskowi, którym zależało bardzo na prestiżowym przedsięwzięciu. Społeczna ocena budowy statku od początku była bardzo różna. Część społeczeństwa wpadała wręcz w euforię, twierdząc, że jeszcze Polska nie zginęła, skoro stać ją na takie gesty. Równie duża grupa wyrażała wątpliwości, czy statek w ogóle da się zbudować, skoro jak zwykle połowa materiałów pójdzie na lewo. Twierdzono, że jeśli nawet budowa zostanie zakończona, to pozostaje wielkim pytaniem, czy w ogóle poleci i czy nie rozwali go pierwsze wejście w Nadświetlną. Znaleźli się też tacy, co stukali się w czoło, jak również bardzo poważna liczba tych, którzy od początku budowy skrupulatnie opijali każdy jej etap i nieomal każdą wkręconą śrubkę, zasilając przy tym samym budżet państwa via dział monopolowy. Jakby nie było, cała Polska śledziła budowę, a liczne kolektury przyjmowały zakłady na to, czy budowa zostanie ukończona w terminie i co pójdzie nie tak. Nie zdradzę tajemnicy, jeżeli powiem, że przedsięwzięcie zostało uwieńczone sukcesem, a polski statek kosmiczny nie tylko został zbudowany, ale nawet poleciał w kosmos. Całość ponad 100-osobowej załogi statku Hermasz, to może tutaj jeszcze taka mała dygresja. Hermasz, bo miał być hermaszewski, ale w połowie malowania napisu na burcie podwykonawca popadł w kłopoty finansowe, no i zostało jak zostało, zostało Hermasz. Wracając. Całość z ponad 100-osobowej załogi Hermasza uzupełniają Fredka, przez niektórych postrzegana jako łasica, a zwana Asicą, ale też tylko przez niektórych. Futerkowe stworzenie o 6 łapach należące do gryzoni i pochodzące z bardzo odległej planety, czyli WW, oraz owczarek niemiecki, który oprócz dużych gabarytów obdarzony jest także ogromnym entuzjazmem. Dla kogo jest ta książka? Dla kogo? Dla każdego. Dla każdego, komu brak uśmiechu. Ta książka to uśmiech w pastylce. Gdybym tylko akurat miała szansę na urlop, to prywatnie byłby to mój typ na książkę na wakacje. Po prostu, żeby się odprężyć. Tak myślę. Bo urlop służy do tego, żeby odpocząć. Żeby się oderwać od tego, co mamy na co dzień. A więc myślę, że ta książka będzie do temu służyła. Bo zabierze czytelnika do gwiazd, ale jednocześnie, prawda, zabierze cały ładunek polskich przywar i polskich zalet. Ponieważ nie zapominajmy, że mamy też zalety i to dość sporo. Jak ktoś się wczyta w tę książkę, to zobaczy, że tam Polacy nie tylko popijają, kiedy mogą pokątać i tak dalej, ale też potrafią sobie poradzić z każdym zadaniem, na jakie się natykają. A jeżeli już wpadniecie w ten wszechświat pełen polskich absurdów i naszej rodzimej, ułańskiej fantazji, osadzonej w gwiezdnych realiach, to spieszę donieść, że w księgarniach znajdzie się i kolejna część Poltreka, a sama autorka nie wyklucza zaistnienia części trzeciej. A teraz... Książka Poltrek w imieniu Rzeczpospolitej ukazała się nakładem wydawnictwa Odesfa. Napisana została przez fenomenalną polską pisarkę SF, ale nie tylko SF, w chwili wolnej możecie zgłębić jej dokonania literackie. Tak czy inaczej, Poltrek może być wasz. I już teraz. 46 833 34 43. Polecam na wakacje. Karolina Bastkolasa.